Bronisław Komorowski powinien dzisiaj zmienić cały swój sztab przede wszystkim. Wyrzucić wszystkich? Dzisiaj zaczyna się wszystko od nowa, bo to sobie powiedzmy, że wybory zaczynają się właściwie od początku i widać, że tamtemu sztabowi zabrakło pomysłów, że on był nie na te czasy, że to jednak był sztab chyba nieczujący ludzi młodych, słabo operujący w internecie, jak tak można było obserwować rodzaj komunikacji. Także mnie się wydaje, że trzeba sobie uświadomić, że ta gra się zaczyna zupełnie od początku, ponieważ samego Bronisława Komorowskiego się nie zmieni. Bronisław Komorowski jest i takim pozostanie i nagle, gdyby próbowano, nie wiem, przerobić go w inną osobę, to się tego po prostu nie da zrobić. Szans, natomiast musi się zmienić jego otoczenie. No w jego otoczeniu czego nie było? Nie było ludzi młodych, nie było kobiet praktycznie, nie było nic świeżego. Po prostu nie było nic świeżego i wydaje mi się, że dzisiaj przedstawianie jakiegoś programu, co zrobię, no i nie, w związku z tym nic nie budziło emocji. Nic nie budziło emocji, a kampanii, zwłaszcza w drugiej turze, gdzie nastąpi ogromna polaryzacja, nie wygra się bez emocji oczywiście.